niezmiernie miło otworzyć 35. konkurs na potrawy wielkanocne Mała Wielkanoc. Na scenie jest ze mną pani burmistrz miasta Lubawka Ewa Kocęba, która teraz dokona uroczystego otwarcia naszego konkursu. Jest ze mną tutaj na scenie oprócz Rafała Czury, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, pan Marcin Makaś. Oboje są wspaniale w tym roku przebrani. Zresztą cała ekipa MGOK-owa, jak widzicie, jest ucharakteryzowana, dostosowana do waszych stołów, które tutaj przywieźliście ze sobą. I prezentujecie te nasze tradycyjne potrawy, czy wasze tradycyjne potrawy waszych domów, waszych mam, waszych babci, a tym samym też i mojej babci i mojej mamy, bo tak samo wszyscy tutaj praktycznie w Lubawce na Dolnym Śląsku przyjechaliśmy tutaj po 45 roku skądś. Ze wschodu północnego, ze wschodu południowego, też z południa Polski, także tygiel taki kulturowy widać na tych stołach. Ja mam nadzieję, że jury miało dzisiaj wyzwanie duże do ocenienia i do wybrania tego w każdej kategorii. Ja was serdecznie witam. Po raz 35. Mała Wielkanoc w Lubawce. Ale też to jest od 38 lat, 3 lata były takiej przerwy z różnych powodów, między innymi COVID nam zaburzył tą ciągłość tej uroczystości. Ja serdecznie witam, na sali jest przedstawiciel marszałka, który objął honorowy patronat nad tegoroczną uroczystością. Pan Piotr Koszarek jest tutaj z nami i reprezentuje marszałka Cezarego Przybylskiego. Są z nami przede wszystkim nasze honorowe obywatelki, pani Wanda Zabiegła, pani Irena Wyciślik, pani Teresa Sobala, no i pani Danusia Suchwałko również. Serdecznie panie witam. Są z nami radni gminni, między innymi Rafał Czura, Elżbieta Chrapek. Są radni powiatowi. Dzień dobry pani Mario, dawno niewidziana w Lubawce. Serdecznie panią Marię Bych witam. Jest nasza radna z Lubawki, ale też powiatowa. Pani Halina Wodarczyk, przepraszam, emocje i stres jednak zżerają. Jest radny powiatowy, a zarazem kierownik Zakładu Gospodarki Miejskiej Ireneusz Kordziński. Widzę też sołtysa z Uniemyśla. Dzień dobry panie Zdzisławie. No i przede wszystkim przede mną pani Iwona Szymańska, przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów. Serdecznie witam. No i witam was wszystkich przy stołach, na sali, którzy przybyliście tutaj, żeby zobaczyć tą 35. odsłonę tej Małej Wielkanocy. Tradycja jest to coś takiego, co się kultywuje i utrzymuje. Ktoś zaczyna, a później przez lata, jak to jest dobry pomysł, to się cały czas kultywuje. Są z nami tutaj dwie panie, które mogą powiedzieć, że zaczynały tą Małą Wielkanoc właśnie w Lubawce. Bożena Pełdiak, prezes stowarzyszenia. Bożenko. Kwiadlną, przepraszam. No i pani Danusia Suchwałko, też pracownica wtedy Domu Kultury w Chełmsku Śląskim, to też była wspólna praca. No i Elżbieta Chrapek, to wy żeście zaczynały te 38 lat temu. Za to wam serdecznie dziękuję, gratuluję. Kontynuujemy to, bo pomysł jest dobry. Mówię, tradycji trzeba dochowywać, bo jak my nie będziemy pamiętać, to o nas też kiedyś zapomną. A to, że to się sprawdza, widać tutaj gołym okiem.
Także ja serdecznie dziękuję za przybycie. Życzę udanego wydarzenia i smacznego kosztowania tych wszystkich wspaniałości, które są na stołach. I do zobaczenia przy wręczaniu nagród. Dziękujemy serdecznie. Była to pani burmistrz miasta Lubawka Ewa Kocęba. Teraz o zabranie głosu i przedstawienie szanownej komisji, która od godziny 10 obradowała i oceniała wszystkie wyroby, wszystkie potrawy, które tutaj państwo przywieźli do sali Domu Kultury w Lubawce, o przedstawienie grona jury oraz również o słowo powitania proszę pana dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce, pana Marcina Makasia. Ogromne brawa! Dziękuję serdecznie. Jeszcze raz witam państwa w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lubawce. Zespoły już miały przyjemność poznać się z naszym jury. Dla gości jury pokaże się dopiero za 2 godziny, ale pozwolę sobie je przedstawić. W tym roku przewodnicząca jury pani Dobrawa Gawlik, która jest doktorantką Uniwersytetu w Poznaniu. Na co dzień pracuje na Śląsku. Specjalizuje się właśnie w kuchni regionalnej, w etnologii i w badaniach na ten temat. Jej publikacje możecie znaleźć tam w rogu. Jest taki nasz mały kramik, gdzie są wyłożone książki, które ona napisała, jest naprawdę niekwestionowanym marszałkiem. Współpracuje w certyfikowaniu produktów lokalnych z wojewodą i z marszałkiem na Górnym Śląsku. Wyleciał mi w tej chwili nazwisko, ale jest ekspertem w Urzędzie Marszałkowskim. Drugim członkiem jury jest pan Robert Głowczyk, znany tutaj z Kamiennej Góry, z Muzeum Tkactwa. Regionalista, badacz tradycji Dolnego Śląska. Można często w wielu naszych regionalnych gazetach przeczytać jego teksty. I trzeci nasz członek jury, nazwisko, zupełnie zbieżność nazwisk, też Gawlik, Konrad Gawlik. Konrad Gawlik jest artystą plastykiem, jest tak samo etnologiem, zajmuje się właśnie badaniem tradycji na Górnym Śląsku i na Dolnym Śląsku. Przede wszystkim tradycji związanych z kulinariami i z przepływaniem, ze zmienianiem się, z wzajemnymi wpływami właśnie przez migrację ludności. Jak to się zmieniło, jak to się adoptowało, zajmuje się tym na co dzień, bada to na co dzień i dzisiaj miał okazję wasze stoły oceniać. Liczę, że wszyscy zajmą same pierwsze miejsca. Mam nadzieję, że nie będzie innych, ale to już pozostawiam do decyzji komisji. I jeszcze raz serdecznie wszystkich witam i zapraszam na koncert.
Yeah.
tutaj Państwo z całego terenu Dolnego Śląska przywieźli najróżniejsze, ale przede wszystkim znakomite i przepyszne potrawy, które były oceniane od godziny 10 przez nasze szanowne jury. Drodzy Państwo, mamy dla Państwa, dla wszystkich tutaj obecnych, zebranych, zgromadzonych, zarówno członków zespołów, jak i Państwa z publiczności, specjalny konkurs. Jak już zdążyliście Państwo zauważyć, my pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce jesteśmy ubrani w takie piękne stroje. Ja już wspominałem, że one zostały pozyskane dzięki uprzejmości naszego partnera, którym jest Wałbrzyski Ośrodek Kultury. I te stroje pochodzą z trzech różnych regionów Polski. U mnie do odebrania są takie oto karteczki, na których można wypisać, skąd te stroje pochodzą. Jeżeli osoba, która wypisze, podpisze się na karteczce, wypisze trafnie te trzy regiony, odgadnie je, może wygrać nagrodę specjalną ufundowaną przez pana europosła Jarosława Dudę. Zachęcamy bardzo serdecznie do wzięcia udziału. My już tu w kuluarach się zapoznaliśmy z opiniami. Niektóre z nich niestety nie były trafne, co już wiemy, ale mamy nadzieję, że Państwo zdołacie zgadnąć i że komuś się tę nagrodę uda wygrać. Oczywiście, jeżeli ktoś napisze, skąd pochodzą stroje i napisze ze Wałbrzycha, no to się nie będzie na pewno liczyć. Tylko z tych regionów konkretnych Polski. Szanowni Państwo, już jest ze mną przemiły, wspaniały zespół Zgoda, który jak zawsze przygotował wielkanocny, ale również energetyczny i rytmiczny repertuar. Myślę, że na sam początek już za ten wygląd, za te uśmiechy i za tą energię należą się ogromne brawa. Zespół Zgoda z Chełmska Śląskiego. Oh.
dobry. Emilka! Już Żeliszowianie przyjechali, jak sama nazwa wskazuje, z Żeliszowa, w przepięknych strojach, z przepięknymi uśmiechami i oczywiście z suto zastawionym stołem, który już od wejścia wita wszystkich gości tymi pięknymi bogactwami. Wielkie, ogromne brawa! Przed wami Żeliszowianie z Żeliszowa! Yeah.
Dziękuję.
teraz powiem. Thank you.
Przywitajmy zespół Gościszowianki. Białych
Zastaną dzielni się trawa.
Teraz na scenę zapraszamy bardzo serdecznie zespół Jarzębina ze Skorzynic. Zespół Jarzębina na pewno zaprezentuje nam pieśni tradycyjne, obrzędowe, bo ja dobrze pamiętam, że ten zespół zawsze takie pieśni proponował. Zapraszamy do zainstalowania się na scenie, a ja mam nadzieję, że Państwo pamiętacie, że cały czas trwa konkurs specjalny. Po raz pierwszy konkurs dla publiczności. Tak jak już mówiłem, my, pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce, jesteśmy dzisiaj ubrani w takie kolorowe stroje ludowe. I nas jest czwórka, dwóch panów, ja, pan dyrektor oraz dwie nasze koleżanki. I każda osoba pochodzi z innego regionu Polski. No w zasadzie dziewczyny, nasze dziewczyny, pochodzą z jednego regionu Polski, w sensie mają stroje z jednego regionu Polski, ale ja mam z innego regionu strój i pan dyrektor z innego regionu. Komu uda się zgadnąć, napisać na karteczce, z jakich regionów nasze stroje pochodzą i się podpisać, komu się uda zgadnąć, to może wygrać nagrodę specjalną pana posła na posła do Europarlamentu, pana Jarosława Dudy. Oczywiście ta nagroda będzie jedna i my sprawiedliwie losowaniem wybierzemy tą osobę, która tę nagrodę będzie mogła zdobyć. I zaraz po występie zespołu Lubiechowianki, wręczymy tę wspaniałą nagrodę. To tyle ode mnie. Mamy już na scenie przemiłe, kochane Jarzębiny. Jarzębina ze Skorzynic. Witamy gorąco i serdecznie wielkimi, ogromnymi brawami. I jeszcze jeden ważny fakt. Jarzębina ze Skorzynic obchodzi w tym roku 45-lecie istnienia. Ogromne brawa! Zespół z wielką tradycją przed wami. Wielkanocne przyszłe święta. Każdy z nas o nich pamięta. Z tej okazji składam wam wszystkim życzenia szczęścia, zdrowia, powodzenia. W pierwszym dniu smacznego, święconego jajka. W drugim dniu śmigu, zdygu dla ochłody, a na głowę wiadro wody. Niech się śmieją wam pisanki, uśmiechają się baranki. W sercach waszych niech radość płonie. Wszystkim, wszystkim dużo szczęścia, zdrowia wam życzę. Przyszliśmy tu. Ciekła trzyma strugami.
osiem przez dzień narobicie. Czemu się Co pięknością słyną,
proszę Państwa, zaśpiewam Wam piosenkę Kresową, bo ja przyjechałam z Kresów w 1945 roku. I tam te piosenki tam w tym gali śpiewałam, ich uczyłam polskie, a ja one mnie uczyli te swoje prawosławne. I ja Wam zaśpiewam. Chcecie? Ja pszeniczku rozsypała, zaczepila, daj upał. Za to mnie matki biła, żeb ja chłopców nie lubiła. A ja chłopców nie lubiła, szydry-pydry dala im. Szydry-pydry marcipana, kuczerna, bogu Iwana. Oj, haj, 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 zeleneńki, że ja tebe polubiła, żeb ty młodeńki. O czere, o soka, czorne brody kozak. Mnie matka robiła, co dziewczyna robiła, a dziewczyna czorniaka do kozaka z koryka, a kozak nie wie, jak zobaczyć to weźmie. Ja na rynku była, chory loczku piła i rozsady nakupiła, chorą posadyła. I rozsada moja przyniała, co była, a dziewczyna z kozakom poznawała się. Oj, haj, 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 zeleneńki, czym ja tebe polubiła, co ty młodeńki. O czere, o soka, czarny brody kozaka, mnie matka rozdyła, co dziewczyną ją była, a dziewczyna czornika do kozaka z kołynka, a kozak nie będzie, jak zobaczysz, co będzie. Oj, mamciu moja, a ja dońcia twoja, było bity i karaty, jak maleńka była. A teper ja wielka, trzeba mnie człowieka, nie starogo, nie malogo, tylko chłopca młodogo. Nie! Oh!
Za ten występ należą się wielkie, ogromne brawa zespół Jarzębina ze Skorzenic i te brzmienia, tradycyjne, wielkanocne brzmienia, pieśni pasyjne, tak jak wyglądała Mała Wielkanoc od samego początku. Od samego początku są też obecne niektóre panie z tego zespołu, bo inicjatorki zwróciły mi uwagę, że te twarze towarzyszą temu konkursowi i są jego częścią od samego początku. Tak więc jeszcze raz wielkie, ogromne brawa dla zespołu Jarzębina ze Skorzenic. Przed nami ostatni już zespół ludowy w bloku koncertowym, w bloku koncertów zespołów, które biorą udział w konkursie Mała Wielkanoc. Będzie to grupa Lubię Chowianki. Szanowni Państwo, jeszcze jest ostatnia szansa, żeby odpowiedzieć trafnie na pytania, z jakich regionów Polski pochodzą nasze stroje. I te nagrody zostaną wręczone po koncercie zespołu Lubię Chowianki, czyli po kolejnym koncercie. Jeszcze jest ostatnia szansa na to. Teraz jest jeszcze, zapraszamy Lubię Chowianki. Teraz jeszcze jest szansa. Być może ja zaproszę tutaj, panie dyrektorze, na scenę pana, panią Katarzynę, żebyśmy się zaprezentowali, żeby państwo mieli się okazję przyjrzeć, kto i co i jak. Proszę bardzo. Każdy z nas jest ubrany troszeczkę inaczej. I zaraz tutaj państwo będą mieli okazję do tego, żeby się przyjrzeć jeszcze bardziej. Na pewno w tej analizie tego, jakie stroje mamy, należałoby zwrócić uwagę w przypadku pani Kasi na bluzkę z motywami kwiatowymi, w zasadzie na koszulę. Również motywy kwiatowe towarzyszą tej oto kamizelce, no i spódnica z pasami, pod spodem halka. Pan dyrektor, niektórym się być może już udało na pierwszy rzut oka zgadnąć, ale jest też koszula z motywami kwiatowymi, charakterystyczna kamizelka, pas kolorowy, bardzo zdobiony i oczywiście buty, które tutaj średnio widać, ale również takie oto mamy. I mój chyba strój, być może równie charakterystyczny jak pana dyrektora, koszula, dużo motywów czerwieni, pas czerwony i tutaj jest bardzo charakterystyczny element tego stroju. Po tym stroju, jeżeli ktoś kojarzy i ma ogląd na te wszystkie stroje ludowe, po tej wstążeczce, jak się dowie ktoś, że czerwona wstążeczka jest w tym stroju tutaj u kołnierzyka, to na pewno może odgadnąć, z jakiego to regionu pochodzi. Za chwilę na scenie pojawi się zespół Drewno z Zielonej Góry, ale również dlatego, że mamy wręczenie nagrody specjalnej. Nagrody specjalnej, którą będzie, uwaga, uwaga, voucher, nagroda patrona ufundowana przez europosła Jarosława Dudę, honorowego patrona naszego wydarzenia. Zebraliśmy, drodzy państwo, mnóstwo odpowiedzi, z czego tylko jedna okazała się trafna. Więc co tutaj mamy? Ja zobaczę, czy być może będziemy losować, ale... Niestety, też się nie łapię. nie łapię się. Tylko jedna osoba zgadła. Uwaga, uwaga, najprostszy okazał się strój pana dyrektora i jest to strój łowicki. Stroje naszych koleżanek są to stroje rzeszowskie. I mili państwo, mój strój jakimś cudem wywołał największe poruszenie, bo tylko jedna osoba zgadła, co to jest za strój. Jest to taka kraina, która zamieszkana jest przez Mazowszan, północne Mazowsze.
północne Mazowsze. Ta kultura się wytworzyła dlatego, że ich tereny są otoczone puszczami, dzięki czemu oni byli tak hermetycznie skupieni między sobą i ta kraina nazywa się Kurpie. Jest to strój kurpiowski. I komplet prawidłowych odpowiedzi, strój kurpiowski, łowicki i rzeszowski, takiej odpowiedzi udzieliła pani Bożena Kordzińska! Wielkie, ogromne brawa, zapraszamy bardzo serdecznie na scenę pani Bożeno. Proszę bardzo tutaj zaprezentować się. Pani Bożena dzisiaj jest przywdziana w tradycyjny strój lubawski, ponieważ ma zielony sweterek, a jak wiemy, kolor zielony jest to kolor między innymi gminy Lubawka. Zapraszamy pani Bożeno. Dziękuję serdecznie, gratuluję. Proszę bardzo z tym voucherem pójść do naszego biura i tam zostanie wydana nagroda specjalna. Gratulujemy pani Bożenie wiedzy etnograficznej. Myślę, że z mężem panem Ireneuszem nie jeden wieczór wspólny spędzili na studiowaniu atlasów etnograficznych Polski. Szanowni państwo, tyle jeżeli chodzi o te emocjonujące momenty, bo teraz nasze emocje troszeczkę przetransferujemy z tych emocji związanych z losowaniem na emocje związane z tym, jak będziemy odbierać śpiew biały. Śpiew biały, który zaprezentuje grupa Drewno z Zielonej Góry. Wykorzystując fakt, że jest z nami jedna z inicjatorek Małej Wielkanocy, honorowy obywatel gminy Lubawka, pani Danuta Suchwałko, ja teraz bardzo proszę ją na scenę. Zapraszam panią Danutę Suchwałko. Zapraszam panią Danutę, tak? Nawet na cześć pani Danuty specjalny hymn pochwalny odśpiewał zespół Zgoda z Chełmska Śląskiego. Zapraszam panią Danutę. Pani Danuta Suchwałko, postać znana, lubiana i jest to ikona Małej Wielkanocy, założycielka. Pani Danuto, proszę nam tu wszystkim powiedzieć, bo nie każdy z nas, nie ukrywajmy, jest na Małej Wielkanocy od samego początku. Ja sam nie mam tyle lat, ile lat Mała Wielkanoc. Jak to było na początku? Skąd w ogóle wziął się pomysł, żeby tutaj w Lubawce stworzyć tak wspaniałe, barwne, kolorowe, a przede wszystkim tradycyjne święto? Najpierw to muszę ci powiedzieć, że żeś tak mnie nachwalił, że zacznę cię lubić. Moi kochani, ale jedną rzecz źle powiedział. Ja nie byłam inicjatorką, ja tylko po prostu przyjęłam to jako konieczność tradycji, kultywowania tradycji. I jako od początku zgłosiłam swój zespół,
bo mój zespół w tym roku będzie obchodził 40-lecie. Moi kochani, wy wiecie, jak trudno z jedną babą w chałupie wytrzymać, a jak jest 12-14 i wytrzymać z nimi przez 40 lat, ale jeszcze... O! Bardzo się cieszę, że jest tutaj z nami kilka zespołów, które przyjeżdżały właśnie od początku. Bardzo się cieszę i dla nich też wielkie podziękowania, że tą tradycję utrzymują. Ale trzeba powiedzieć jedną rzecz, że zaczęło się to zupełnie na innych może zasadach. Nie można było na stół wielkanocny prezentowany tutaj przynieść nic ze sklepu, jakichś plastików, kryształów. Wszystko musiało być tak, jak było za czasów naszych babć i dziadków. Trzeba było wszystko zrobić we własnej, ze własnej produkcji. Chleb trzeba było piec, ciasta, kiełbasy musiało się wyrobić z mięsa danych i według wskazań takich, jak kiedyś robiło się w swoich rodzinach. Na stołach też było dużo, na przykład zając był nadziewany, królik nadziewany, na siódmym dopiero, na siódmej małej Wielkanocy mogłam ja osobiście ze swoim zespołem zaprezentować stół taki troszeczkę może zaściankowej szlachty, bo był prosiak pieczony. Tak, bo te stoły wcześniejsze były naprawdę po naszych domach skromne. Nie wszystkich było stać, ale musiało być to, co było kiedyś przeznaczone na stół wielkanocny. To nic, że nie było to zrobione w tak elegancki sposób, ale przy okazji też na poprzednich innych małych Wielkanocach opowiadało się o tradycjach związanych nie tylko od Niedzieli Palmowej, ale na przykład w ogóle całe te poszczególne dni do Wielkanocy. Pamiętam, jak kiedyś z mojego zespołu pan powiedział, że jak się robiło palmy i zostały te witki takie z brzeziny, z bazi, to w Wielki Czwartek chłopy uciekając z domu, bo baby goniły ich do roboty, szli w pole, robiły takie krzyżyki i na swoich miedzach zakładali te krzyżyki w ziemię. To była taka tradycja, że na tym polu urodzaj będzie obfity, że uchroni to od gradu czy ulewy. Było wiele innych takich tradycji, których już tutaj teraz się nie kultywuje. Gdzie po, na przykład do panna mieszkała trzeba i kawaler, który się starał o tą pannę, na drzwiach przybijał też taką wstążeczkę z tą palmą, żeby i to było znak, że o nią się ktoś stara. Dzisiaj już albo te malowanie okien, wynoszenie wozu aż na dach, to były takie tradycje wiejskie, które od wieków trwały i myśmy w ten czas to wszystko przypominali. Na przykład na stołach też koniecznie musiała być ta święconka. Oddzielny konkurs był na kosz święconki i tu też musiało być dokładnie wszystko. Jezus, chyba za dużo się nagadałam. Jak zwykle u pani Danuty wypowiedzi jest pierwsza część bardzo zabawna, a potem jest ta wisienka na torcie, czyli ten cały przekaz, wspominki. Pani Danuto, bardzo pani dziękujemy za te piękne słowa, które nas tutaj wróciły historią
do tego właśnie czasu, kiedy ten konkurs się rozpoczynał. Szanowni Państwo, przychodzi czas na to, żebyśmy odznaczyli specjalnymi nagrodami zespoły, które tutaj przybyły. Zapraszam serdecznie na scenę szanowne jury, panią przewodniczącą Dobrawę Skonieczną Gawlik, pana Roberta Główczyka oraz pana Bartosza Gawlika. Wielkie, ogromne brawa. Zapraszam również na scenę panią burmistrz miasta Lubawka Ewę Kocębę oraz pana dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce, pana Marcina Makasia. Oddamy teraz głos pani przewodniczącej jury, pani Dobrawie Skoniecznej Gawlik. Dzień dobry, witam jeszcze raz Państwa bardzo serdecznie. Na samym początku chciałam podziękować organizatorom za zaproszenie na tak wspaniałą imprezę. Widzę, że Państwo bardzo dobrze się tutaj czują i widać, że ta tradycja trwa wiele, wiele lat. Więc jeszcze raz serdecznie dziękuję, że mogłam tu dzisiaj być. Ale chciałabym, zanim przejdziemy do ogłoszenia wyników, chciałabym serdecznie Państwu bardzo podziękować. Wszystkie 9 zespołów stanęło naprawdę na wysokości zadania. Ja po takich konkursach kulinarnych budzę się następnego dnia rano i pierwsze co, jak otwieram oczy, to mówię, ale bym teraz zjadła. I tutaj cała lista się pojawia. Więc naprawdę gratuluję. Wszystkie potrawy, które Państwo przygotowali, były wspaniałe, tradycyjne, bardzo dużo widzę pracy Państwo włożyli w przygotowanie samych stołów. Tutaj była mowa o pieczywie, więc też nie spotkaliśmy ani jednego chleba kupnego, ani jednego produktu, który byłby tu zakupiony w jakimkolwiek sklepie, więc wielkie gratulacje dla Państwa. I ta tradycja, to dziedzictwo kulinarne Państwa regionu, widzę, że ma się wspaniale, więc jeszcze raz serdecznie gratuluję wszystkim zespołom, wszystkim uczestnikom, zarówno paniom, jak i panom, bo wiem, że tutaj oni też swoją pracę w niektóre produkty wkładali, więc serdecznie Państwu gratuluję. Bardzo dziękujemy, jeżeli chcieliśmy z panią burmistrz jeszcze właśnie nim podziękujemy zespołu i nim się dowiecie, kto jest faworytem tegorocznym, podziękować jury oraz podziękować zespołowi Drewno. Zapraszamy jeszcze zespół Drewno do nas. Tak. Póki zespół Drewno nie wejdzie na scenę, to ja wykorzystam ten moment i zapraszamy. Podziękuję jury za pracę w ocenianie tych dzisiejszych stołów wielkanocnych. Dziękuję pani. Jeszcze tutaj wszystkie nagrody są w formie voucherów i zapraszamy później kierowników grup, żeby te vouchery realizować u nas w biurze. Najlepiej, żeby jedna osoba była oddelegowana, także pierwszy voucher symboliczny jeszcze chcieliśmy właśnie dla naszej grupy Drewno od Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury przeznaczyć. Jest bardzo symboliczny, ale cieszymy się, że możemy się jakoś odwdzięczyć. Teraz przekażę głos przewodniczącej jury, która będzie odczytywała, jakie mamy nagrody, kto jest ich fundatorem, a fundatorów zapraszam na scenę, także zapraszam przedstawiciela pana marszałka, panią Katarzynę Grzelak, oraz zapraszam przedstawiciela Dolnośląskiej Izby Rolniczej, panią Bożenę Kończak. Dwie panie. To wygląda ładnie. I zapraszamy również panią Lucynę Kociołę, która jest delegatem do Dolnośląskiej Izby Rolniczej z gminy Lubawka. Wielkie, ogromne brawa. Przejdziemy teraz do wręczania nagród.
Protokół się drukuje, nasza drukarka odmówiła posłuszeństwa, ale udało nam się wydrukować dyplomy, więc będziemy odczytywali z dyplomów. Poproszę najpierw panią burmistrz. Ja mam pierwszą nagrodę dla zespołu Lubiechowianki za barszcz biały na zakwasie. Serdecznie zapraszam przedstawiciela tego zespołu. Również Lubiechowianki zostały nagrodzone za podtrzymywanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Wielkie ogromne brawa, Lubiechowianki. Barszcz biały. To brzmi bardzo pysznie i na pewno takie było i zostało docenione przez nasze szanowne jury. Zapraszam zespół z Sokołowca, KGW z Sokołowca, do odbiór nagrody Dziedzictwo Smaku. Dziedzictwo Smaku dla KGW Sokołowiec. Przypominamy, że otrzymujemy na scenie vouchery, które trzeba odebrać już w formie gratyfikacji w biurze naszego ośrodka, które jest, patrząc twarzą do wyjścia, po lewej stronie. Zapraszam na scenę zespół KGW z Sokołowca. Sokołowiec, jeszcze raz. Jest to zaser podsuszony Gomułka. A ja muszę dołożyć dla Sokołowska również nagrodę za nalewkę malinową. Agatko, poczekaj, bo też... To ja idę tak, jak tutaj pani burmistrz powiedziała, ja za nalewkę gruszkówkę. Zespół Żeliszowianie. Same nalewki. Żeliszowianki i gruszkówka. A ja mam nagrodę dla Żeliszowianek za kultywowanie kuchni szlachetnej. Zaprezentowanie potraw w kuchni szacheckiej Żeliszowianie. Zapraszam zespół Jarzębina i nagroda jest za zupę szanową. Zupa szanowa od Jarzębin. Miałem przyjemność jej skosztować i potwierdzam, że naprawdę bardzo pyszna. A zespół Jarzębina również dostał wyróżnienie za ser z podpuszkową. Z pokrzywą. Przepraszam, okularów nie założyłam. Pani burmistrz, wcale się nie dziwię, bo połączenie sera i pokrzywy wcale nie jest takie oczywiste. I właśnie ta nieoczywistość osadzona w tradycji została doceniona przez nasze szanowne jury. Teraz zapraszam zespół Wrzos. Zespół Wrzos zapraszam na scenę. Nagroda jest za pieczony ser korzenny. Pieczony ser korzenny, zespół Wrzos z Dubawki. A ja mam dla zespołu Wrzos wyróżnienie za kwaśnicę. Zapraszam, Marysia, chodź, bo to twoja kwaśnica. To jest kwaśnik, Marysia jest z zębu. Tak, tak, pani Maria. Prosto z zębu. Dla ciekawostek, Ząb to jest miejscowość, w której się urodził złoty medalista olimpijski Kamil Stoch, sąsiad pani Marii Kuchli. Pani Maria, jak była młoda, też skakała, ale nie na nartach. O, do dzisiaj potrafi. Coś tam zostało od tych stochów.
Wege Wielkanoc, Zapasztet Selera, zespół Podgórzanki. Podgórzanki i Pasztet Selera. A ja również dorzucę jeszcze nagrodę za białą kiełbasę. Również dla zespołu Podgórzanki. Dla zespołu Lubiechowianki, zapraszam zespół Lubiechowianki, otrzymaliście nagrodę za pasztet z królika. Lubiechowianki i pasztet z królika. Zapraszam zespół Gościszczowianki za Mazurek Orzechowy. Gościszczowianki i Mazurek Orzechowy. A ja dołożę wyróżnienie za Chleb z Czarnuszką. Ja, szanowni państwo, też mam jeszcze jeden dyplom dla zespołu Gościszczowianki, tym razem za propagowanie wielokulturowości kulinarnej regionu z racji całej historii, którą otrzymaliśmy razem z przepysznymi daniami o pochodzeniu potraw z Jugosławii, tak, i o powrocie ludności na te tereny, więc jeszcze raz za propagowanie wielokulturowości kulinarnej regionu. Szanowni państwo, ja zapraszam zespół Złote Nutki za święconkę i to nie chodzi o taką święconkę w koszyczku, ale o polewkę na serwatce. Zapraszam serdecznie na scenę. Złote Nutki z Przedwojowa. A ja dołożę wyróżnienie za kultywowanie tradycji kulinarnej. Wielkie, ogromne brawa. Proszę państwa, Złote Nutki również otrzymują nagrodę za przepyszną Paschę. Ja mam nagrodę dla zespołu Zgoda za Paschę Wielkanocną. Danusia robi tradycyjnie, ja Paschę, przepraszam, Dorotko, nie zjadłam od was, ale jadłam dzisiaj ze Zgody. Tradycyjnie zawsze przyjeżdżam właściwie z chęcią właśnie kosztuję Danusi Paschę. To ja do tej nagrody dorzucę kolejne dwie. Dla zespołu Zgoda za tradycyjny stół wielkanocny. Pod wrażeniem byliśmy tradycyjnego przystroju i kwiatów z Krepiny. To również gratulujemy. I dla zespołu Zgoda, tutaj moi dwaj panowie mieli głos decydujący, za bogaty wybór i wysoką jakość trunków wielkanocnych. A to jest szkoła pani Danusi Suchwałko. Ja jeszcze, proszę państwa, zapraszam zespół z Żeliszowianie
który otrzymał od nas nagrodę za słodki chlebek wielkanocny, który skradł serce mojego dziecka degustującego, więc zapraszam Żeliszowian jeszcze raz do nas. Ja już tam widzę na horyzoncie nagrodę, złoty smak, słuchajcie. I teraz emocje to już sięgną całkowicie zenitu. Komu się uda zdobyć tegoroczny złoty smak? Tak przekornie zaczniemy sobie od srebrnej patelni. I tym razem jury przyznało srebrną patelnię dla zespołu Jarzębina. Byliśmy pod ogromnym wrażeniem bogactwa wszystkich potraw, które były prezentowane przez panie, a także tego niematerialnego dziedzictwa, które nam zostało zaprezentowane również w trakcie spożywania i degustowania tych pięknych i pysznych potraw. Srebrna patelnia wędruje w ręce Jarzębiny. Wielkie brawa! Złota patelnia. Złota patelnia wędruje do zespołu Podgórzanki. Zapraszamy serdecznie. Wielkie brawa, złota patelnia. Tutaj chcieliśmy jeszcze tylko słówko powiedzieć o pasztecie wegetariańskim, który został przez nas nagrodzony, bo pamiętajcie Państwo, że kultura cały czas jest żywa, ona się zmienia i dostosowuje się do aktualnych potrzeb i to jest taki ukłon w stronę wszystkich tych, którzy rezygnują z jedzenia mięsa, więc jeszcze raz serdecznie dziękujemy. I teraz ten upragniony złoty smak. Złoty smak otrzymuje zespół Wrzos. Serdecznie zapraszam. Gospodarze, zespół Wrzos, złoty smak. I w tym zespole gotowały i panie, i pan kapelmistrz wędził całe dnie i noce, można powiedzieć. Niejedna czereśnia tam na działkach została zcięta na rzecz małej Wielkanocy. A o tych opowieściach wędzenia kapelmistrza to można mówić całe dnie i godziny, także ja już się nie będę rozwodził, ale to jest słynny rytuał wędzenia pana Ryszarda. Uwaga, uwaga, wielkie, ogromne brawa, oklaszcie podium małej Wielkanocy. Zapraszamy teraz kierowników zespołów po odbiór voucherów. Natomiast Państwa wszystkich zapraszam, żebyście zostali jeszcze z nami. Nasz Dom Kultury stoi dla Was z otwartymi drzwiami i możemy bawić się tutaj, myślę, Pani Burmistrz, dopóki słońce nie wstanie, czyli do rana. Jeżeli jeszcze jakiś zespół chce sobie pośpiewać tutaj na scenie, ja nie widzę przeciwwskazań, scena jest otwarta, ja jeszcze jestem, Kurt Wasz do usług i z chęcią tutaj będziemy się z Wami wspólnie bawić. Ale tak oficjalnie już, 35. konkurs potraw wielkanocnych, Mała Wielkanoc, dobiega końca. Bardzo dziękujemy Państwu za przybycie. Czekajcie już dzisiaj na zaproszenia, na przyszłą edycję. Mamy nadzieję, że jeszcze więcej zespołów się nam tu pojawi i że przyprawicie nas o jeszcze większy ból głowy, w jaki sposób Was tu pomieścić. Ale to jest dla nas wielką przyjemnością, bo mieszkańcy Lubawki zasługują na taką uroczystość. Wielkie, ogromne brawa dla wszystkich, którzy tu przybyli. Kłaniamy się nisko i do zobaczenia za rok.